Kaziukiem żyją dziś Suwałki i okolica. Na ulicy Patli przy kościele pod wezwaniem Kazimierza Królewicza odbywa się coroczny tradycyjny jarmark. Swoje wyroby i produkty sprzedaje ponad 100 handlowców i twórców ludowych. Oferują rękodzieło, pisanki, palmy wielkanocne i regionalne przysmaki. Można nabyć litewskie i tatarskie potrawy, chleby, sękacze, kiełbasy, wędliny. Nad stoiskami niemal unosi się zapach przysmaków. Przyjechałam na targ dziś, bo to taki przedwiosenny, i przywiozłam tu pisanki, takie jak widać na jajach strusich, na jajach gęsich i na jajach kurzych. I wszystko to są wydmuszki, a dlatego wydmuszki, że robi się cały rok i mam to takie przez te do produktów wpisane. No już sprzedaję po prostu. A lipskie pisanki dlatego różnią się od innych, że to są pisane prawdziwym woskiem pszczelim i wszystko takie, te ornamenty, to wszystko tak jak w tym. Po prostu tak, słoneczko, jak tu widać, i było słoneczko, dzieraszka. To takie wszystko od kwiatów pochodzi. Nazywam się Aleksander Popłaski, przyjechałem z Suwałk, jestem Tatarem. A tutaj do Suwałk przyjechałem ze wsi Kruszyniany na Podlasiu. I po prostu tutaj chcę kultywować kulturę, pokazywać nasze smaki i tradycje. Co oferujecie? Oferujemy różnego rodzaju pierogi, tak jak widać, z nadzieniem mięsnym, głównie drób i wołowina. Wieprzowiny nie używamy. No i po prostu są bardzo syte potrawy, nie? Można się najeść, zjeść takie dwa i człowiek jest najedzony. Ja jestem, dzień dobry, z okolic Sandomierza, Tarnobrzeg dokładnie, Przemysław Polit. Przywieźliśmy palmy i ładne kompozycje suszonych kwiatów. No proszę pana, my robimy to rodzinnie już no, od wieków trochę. No i tak, no co mogę panu powiedzieć, z kłosów trochę lnu trzeba, no i trzeba się trochę przy tym narobić. Wszystko przyciąga tłumy kupujących. Po każdej mszy świętej ulicę wypełnia istny tłum. Suwalski Kaziuk to m.in. doskonała okazja na przygotowanie wielkanocnego stołu, nabycie pięknej palmy i ozdób. No na przykład nawet takie palmy ładnie wykonane. No zależy kto czego szuka. Jest coś może ze staroci nieraz takich, czego w sklepach się nie znajdzie. No, a ja kupiłam łyżkę taką cyzakową, bardzo fajna, z dziurami do pirogów, no do klusek. Palemkę małą oczywiście i kupiliśmy coś świątecznego na stół. Sam początek robię. No tylko pogoda troszeczkę nam się nie udała, prawda? Całość o godzinie 10 otworzyli przedstawiciele suwalskich władz, parlamentarzyści i ksiądz Lech Łuba, proboszcz parafii pod wezwaniem Kazimierza Królewicza, który zachęcał wszystkich do modlitwy i skorzystania z kaziukowego jarmarku. Suwalski Kaziuk to jest ta wasza tradycja, wielowiekowa tradycja, ale która jak widzimy żyje bardzo mocno i żyje coraz bardziej mocno, staje się ta tradycja coraz bardziej dynamiczna. Świadczy to o tym, że owszem, my lubimy to, co jest współczesne, lubimy to, co jest techniką, cyfrą, ale też lubimy tradycje, lubimy te dawne takie właśnie różnego rodzaju, nie tylko przysmaki, ale obyczaje, które powodują, że wspominamy to, co było, szanujemy to, co było i budujemy na tym, co było nowe. Tutaj w Wyspiańskim mi się przypomina, mamy uszanować ołtarze przeszłości, chociaż na tych ołtarzach przeszłości mamy nowe wznieść. Oczywiście parafrazuję te słowa Wyspiańskiego, ale myślę, że wiemy o co chodzi. Życzę państwu, życzę wszystkim gościom kaziukowym, żeby właśnie ten czas był wszystkim czasem takim, dla wszystkich czasem błogosławionym i czasem bogatym w przeżycia, zarówno te tradycyjne, kulturowe, jak też oczywiście religijne, bo jedno i drugie jest bardzo ważne. Jedno i drugie, żeby zaowocowało, musi być połączone, żeby zaowocowało takim trwałym owocem, nie tylko wielkopostnym, ale tym owocem, którego nam w naszym życiu, drodzy państwo, bardzo potrzeba. Oczywiście ora et labora, módl się i pracuj. Oczywiście módlmy się i kupujmy. Jedno i drugie, bo dla człowieka jedno i drugie bardzo jest ważne. Dodajmy, że jutro w parafii pod wezwaniem Kazimierza Królewicza odbędzie się odpust głównej mszy świętej o godzinie 18:00 będzie przewodniczył biskup pomocniczy diecezji ełckiej ksiądz Romuald Kamiński.